Bieber, Ed Sheeran, jeszcze Rafał, jeszcze Łukasz, jeszcze Darek. A dziewczyny też narzekają, żeby nie było. Ola napisała na 3001, co u niej niedobrego, że ma 13 o 13 egzamin, a jak nie, to kampania wrześniowa. Zatem Ola, teraz wszyscy myślimy, znaczy, o Ola tym, napisała że... kampania wrześniowa, więc o, ale... być może... No, to może... Życzymy powodzenia w każdym razie. To może lepiej nie zdawać. Chronologicznie, jak tam poranek się u was zaczyna i co u was niedobrego, zacznie Darek. Cześć, chronologicznie, bo stał najwcześniej. Cześć, Darek. Witam serdecznie. Co u ciebie niedobrego? Co niedobrego? Co niedobrego? Czwartek jestem na polu i zbieram truskawki. A nam tak bardzo smakują te truskawki, co Darek zbiera. No i Darek, czwarta na polu, czyli o której się obudziłeś? 3:30. A powiedz, dobrze. Pole po horyzont? Czy jesteś w stanie jakoś to ogarnąć dzisiaj jeszcze do wieczora? Wzrokowo nie bardzo. A to twoje pole, Darek, czy nie twoje? No niestety tak. Jakiś kombajn mały by się do tych truskawek przydał, co? Właśnie. Niestety, jeszcze chyba nie wymyślili. To jest miejsce dla polskich inżynierów. I dla myśli technicznej. Zbierać truskawek. Właśnie. Darek, do której rwiesz dzisiaj? O, dzisiaj to ciężko mi określić, bo jest dużo tego. Tak myślę, że około 18 będzie około 19. Okej, Darek, ale teraz najważniejsze. Czy jesteś zwrócony do słońca przednią częścią swojego ciała, czy tylnią, jak zbierasz? Przednią. Bardzo dobrze, to są te najsłodsze. Od razu, jak kupiłem ostatnio takie tyłem zbierane, to niedobre były. Mnie to nie dziwi. Dareczku, pozdrawiamy. No cóż powiedzieć, to niedługo się skończą te truskawki. Pozdrawiamy, ale zrywaj, bardzo dobre. A potem porzeczki. No, ale nie przejmuj sobie nastroju. Następny dzisiaj obudził się Łukasz. Halo Łukasz, cześć. Cześć Łukasz, dzień dobry. No cześć, co u ciebie niedobrego od rana, mów Łukaszku. Katastrofa. No. Co się stało? Katastrofa jak żyć. Panowie zaczęli układać podróg i na wstępie mówią, że kostki jest za mało. Zamówiłeś za mało kostki, Łukasz? Znaczy wiesz, wydawało mi się, że dobrze. A ja z tymi panami to wiadomo, że jak już przyjadą, to lepiej, żeby zostali ułożyli do końca, nie? Bo następnym razem to przyjadą za 2 tygodnie, co? Tak jest. Łukaszu, jest sposób. Rób szerszą fugę. Trzeba zrobić szersze odstępy między kostką. Wiesz, to jest taka chińska sztuka chodzenia po palach. Można się tego nauczyć. Na to muszę podpowiedzieć. Daj znać! I po problemie. RMF Max, możesz na nas liczyć. No nie wiem, co podpowiedzieć Łukaszowi, bo Łukasz też ze sprawą... To Łukasz, a przepraszam, Rafał, co u niego niedobrego. Cześć Rafał, dzień dobry. Cześć. Słyszysz? Rafał, opowiedz wszystkim, bo to się może przydarzyć każdemu z was. No. Proszę bardzo. Mamy w pracy taką wielką tabelkę kratkowaną, po lewej są nazwiska, na górze są tygodnie całego roku i mamy w tym sobie zaznaczyć urlopy i wiosną zaznaczyłem sobie z pełnym przekonaniem, że zaznaczam sobie dwa środkowe tygodnie sierpnia. Natomiast wczoraj okazało się, że to nie są dwa środkowe tygodnie sierpnia, tylko dwa środkowe tygodnie lipca. A ponieważ jestem w trakcie przeprowadzki i chciałem na początek lipca wziąć sobie urlop, żeby się przeprowadzić na spokojnie. Okazało się, że 3 tygodnie nie dostanę, więc musiałem ten urlop sobie przesunąć na 2 pierwsze tygodnie lipca i spędzę je na przeprowadzce i siedzeniu w domu w Krakowie z kotem, żeby się trochę z nowym miejscem oswoił. Nic nie zrobi, bo już reszta ma poustalane plany i niestety nie jestem w stanie w żaden sposób już tego Pomyśl, że mogło być jeszcze gorzej, bo mogłeś na ten sierpień wycieczkę sobie już zamówić również, no Rafał. I to jest całe szczęście w tym nieszczęściu, że nie mam żadnych większych planów, jedynie takie wstępne, które po prostu byłem w stanie odwołać. Rafał, poza tym w sierpniu będzie strasznie padało. Także to nie jest przypadek, bracie. I jeszcze poza tym, słuchaj, w Krakowie szukają nocnego burmistrza, więc może te 2 pierwsze tygodnie lipca wykorzystasz na aplikowanie, no. Dasz radę, słyszę z głosu, że się nadaje. Dawaj, nie udawaj. Maciek Rock i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. A może jakaś giełda urlopowa w pracy? Coś takiego poszlać wieczorem. Za 200 to bym się zamienił, nie? Hity na maksa.